Burmistrz Kłodzka Michał Piszko podpisał z Miejskim Klubem Sportowym Nysa Kłodzko umowę dotacyjną. W sumie miasto przekaże w tym roku na działalność klubów sportowych 570 tysięcy złotych, z czego znaczna część, bo 396 tysięcy, trafi do MKS Nysa Kłodzko. Cieszę się, że udało nam się w tym roku wyasygnować większe środki niż to było w zeszłym roku. Mam też świadomość tego, że to są środki niewystarczające i na przestrzeni roku będziemy musieli pewnie wspierać jeszcze kluby nasze sportowe dodatkowymi środkami, ale to myślę, że po drugiej połowie roku będziemy dokładnie wiedzieć, jakie mniej więcej kwoty to są. Trzymam kciuki za naszych zawodników seniorskiej drużyny piłki nożnej, jak i również koszykówki i wszystkich drużyn zrzeszonych w klubie sportowym Nysa Kłodzko. Oby się dobrze działo, oby ten sezon był bez kontuzji i z super wynikami. Rozmowy z miastem pozwoliły dofinansować tą drużynę, że w pierwszym momencie, plus znaleźliśmy oczywiście też prywatnych sponsorów, że na pewno dokończymy sezon, bo to też stało pod znakiem zapytania. Natomiast dofinansowanie, ta dotacja, którą podpisaliśmy obecnie, daje nam informację, że przyszły sezon na pewno rozpoczniemy, bo tutaj też trzeba to nadmienić, że jakby rok kalendarzowy nie pokrywa się z sezonami sportowymi. Chcemy zająć jak najwyższe miejsce przed playoffami i w tych playoffach się pokazać. Jesteśmy po, jeżeli mówimy o grupie młodzieżowej, bo ja prowadzę w drużynie seniorskiej, występują też 7 zawodników z drużyny U19, juniora starszego. Jesteśmy po półfinałach Młodzieżowego Pucharu Polski. Natomiast przed nami 16-18 lutego jest wyjazd do Katowic na półfinał Mistrzostw Polski w naszej kategorii, więc tutaj można powiedzieć, że zrealizowaliśmy już cel, ale jedziemy jeszcze z nadzieją, żeby o coś powalczyć, tak? Bo finał, myślę, to byłaby niesamowita historia, jeżeli chodzi o ten młodzieżowy sport w Kłodzku. Natomiast seniorzy walczymy. Z racji takiej, że to jest drużyna połączona, to ten terminarz jest w tym momencie tak napięty, więc różnie może być. No i właśnie czasami takie rzeczy wpływają na ten wynik sportowy, że kalendarz będzie tak napięty, że my w pewnym momencie będziemy grali środa, sobota, a wtedy wynik to jest pewnego rodzaju loterią. Tak duże dofinansowanie, jak podkreśla trener koszykówki, daje dobrą perspektywę na działalność sportową. To nie jest jednak koniec środków finansowych na sport. Kłodzki magistrat jest na ukończeniu dokumentacji o modernizacji boiska na stadionie miejskim. W planach jest także termomodernizacja hali sportowej oraz przebudowa basenu odkrytego. Środki na te zadania będą pochodzić m.in. z Unii Europejskiej, które w tym roku mają zostać uruchomione w ramach zintegrowanych inwestycji lokalnych.